Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Suchy i dzisiaj pogramy sobie w arenę, pogramy w nowy tryb na arenie, który zaproponowali nam panowie z CDPR. Zobaczymy co i jak to się je. Oczywiście nie będziemy traktować jakoś tego super poważnie, tak jak zazwyczaj postaramy się zbudować coś trochę innego, jeżeli gra nam to pozwoli, jeżeli nie, to trudno, będziemy musieli jechać ze standardową talią. Dużo osób mi się pytało, kiedy na kanał powróci Oxygen Not Included. Oxygen Not Included powróci, jednakże prawdopodobnie nie w czerwcu. Z powodów takich, że w czerwcu też mam mało czasu, żeby nagrywać i wydaje mi się, że powinienem się głównie skupić jaką czas na mojej głównej serii póki co, czyli na Gwincie. A drugi powód jest taki, że Oxygen do edytowania zajmuje bardzo dużo czasu, a niestety tego czasu nie posiadam teraz jakoś zbytnio wiele. Więc póki co będą pojawiały się materiały głównie z Gwinta, które nie będą pojawiały się też super często, bo tak jak wspominałem, teraz mamy sesję i teraz się trochę męczę. Dobrze, ale to by było tyle z informacji. Jedziemy z budowaniem talii i oczywiście musimy wygrać Ithrim. Bo dlaczego by nie? Tylko musimy potem znaleźć jakąś kartę specjalną, zaklęcie. I na przykład mamy już strząs Tamufada. Więc tak dla bezpieczności weźmiemy. Będziemy szukali czegoś lepszego. Jednakże póki co nie jest źle. Chcemy robić coś zabawnego, jednakże wybieranie Wiedźminów to jest szaleństwo, mi się wydaje. Więc po prostu weźmiemy Priscilla. Nie lubię tej karty, bardzo nie lubię tej karty. Okej, jedziemy na max RNG, czyli bierzemy Aguarę. No dlaczego by nie? A my Yennefer, które można powtórzyć nasze zaklęcie. Możemy zagrać milion zaklęć. I szczerze powiedziawszy, chyba z tych kart to jest najlepsza karta, więc dlaczego by nie? Tylko musimy szukać jakichś trochę więcej zaklęć, bo póki co opieramy się tylko na wstrząsie Stanforda, które... Jednakże jeszcze Lisica nam da jakieś zaklęcie dla ewentualnie Yennefer, więc tragedii nie ma. Teraz weźmiemy Morwooda. Jedną Priscillę już mamy, nie potrzebujemy dwóch Priscilli, tym bardziej, że nie lubię Priscilli. Toksyna nie jest zła. Możemy wziąć jakiegoś kapitana i liczyć na jakąś jednostkę Dimun, jednak to jest bardzo ryzykowne. Możemy też spróbować Natalisa i poszukać jakiejś karty taktyki. Jako, że póki co wszystko mamy odblokowane, to weźmiemy Natalisa i będziemy próbować szukać jakiejś karty taktyki. Tutaj chyba weźmiemy po prostu Kiana. No, to jest najlepsza karta z tych wszystkich. Możemy wziąć deszcz. Tylko z tego powodu, że Ifli nie jestem w stanie rzucić. Jednakże czy deszcz jest lepszy od strzelecznego Fordza? Wątpię. Więc chyba weźmiemy Shiru. Wszystkie nasze jednostki są dosyć niskie, więc możemy sobie na to pozwolić. Tu weźmiemy albo Iris. Jednakże Iris na arenie, szczerze powiedziawszy, mi się nie podoba. Więc chyba weźmiemy Utopca. Zostanę ewentualnie wrzucać w stanie nasz flaszą pogodę, której jeszcze póki co nie mamy. Ale mieć będziemy mogli. Tu wezmę Zdębny Miecz, bo mi się wydaje, że jest lepszy niż Filipa. Czy możemy sobie pozwolić na Jaskra? Póki co mamy jedną Yennefer. Jest już trochę za późno, żeby ją wybrać. Olgierd. Nech. Nie mamy żadnej karty, która by korzystała z jego z jej zemsty. Żołnierza póki co brązowego też żadnego nie mamy. Będziemy radańskiego aspiranta. Brązowych kart mamy tylko dwie, więc Lugos nie wygląda jakoś hot. Drake Mundu też nie wygląda jakoś hot. Więc chyba weźmiemy oficera w Lichet. Ale co, będziemy mogli w stanie wymienić jakąś kartę. Czy trafimy na Regisa? Oczywiście nigdy nie trafimy. A już ryzykujemy z Natalisem, musimy szukać karty taktyki, więc póki co sobie go zostawimy. Weźmiemy Elfiego Łucznika. Oczywiście dalej żadnych kart taktyki. Weźmiemy Ulfhedina. Na długiej rundzie on jest zabójczy. Miecz Vandergrifta nie jest taktyką, więc weźmiemy Jaskra Poeta. Weźmiemy Piorun Azura. Do Ithrim jest świetny. Mamy kolejne karty. Yennefer to jest karta. My jakoś za bardzo się nie swarmimy, a wręcz przeciwnie, mamy dosyć dużo zaklęć, szukamy. Więc chyba weźmiemy Margaritę. Dosyć dużo osób próbuje... Już czwarty czy piąty raz im proponuję Priscilla. Co jest z tą kartą? Weźmiemy czyszczenie pogody. Weźmiemy teraz oczywiście srebrnego maga, bo dlaczego by nie? To jest karta taktyki, więc tylko z tego powodu ją weźmiemy. Jednakże nie widzę póki co dla niej jakiegoś specjalnego stosowania. Jednakże to już odblokowuje naszego Jana Natalisa, więc już jest spoko. Czy możemy wziąć sklepa?
Czy mamy wszystkiego pojedynczo? Mamy wszystkiego zupełnie pojedynczo, nie? Nie widzę żadnych duplikatów. Tak, mamy wszystkiego pojedynczo, więc udało nam się stworzyć talię sklepa. Tu oczywiście jest Stefan, to bez wątpienia. Stregobor. Nasze jednostki są niezbyt duże, jednakże jest kilka dużych. A Jorvet to jest zawsze trochę kontroli, więc chyba weźmiemy Jorveta. Oczywiście Vilgefortz, bez żadnego pytania. Czy Igni na arenie, szczerze powiedziawszy, jakoś specjalnie mi się nie podoba. Jednakże, żeby było, bierzemy. Okej, okay, jakiego mamy przywódców? Przywódców mamy słabych. Mamy jakąś kartę, którą byśmy chcieli zagrać ewentualnie dwa razy. Może wodnicę. Ale to by było na tyle. Więc chyba to musi być ukryty. Nie lubię ukrytego, ale... Mamy to, co mamy. I jedziemy do naszej pierwszej rozgrywki. Jak to wyjdzie? Sam jestem ciekawy. Okej, okay, zakręcamy. Piorun Azura i wstrząs Stameforda. Oczywiście obie karty oczywiście mamy w ręku od razu. Chcemy je wyrzucić. I chyba wyrzucimy jako trzecią kartę łucznika. Albo nie, wyrzucimy atrapę. Ponieważ możemy wylosować na Talisa. Okej, okay, ręka nie wygląda źle. Jak on spasuje, to używamy oczywiście Stefana. Stefana tak czy siak będziemy mogli użyć, bo możemy kartę, którą dobierzemy na szczyt talii. Gunter Rodim. Nie dość, że gra pierwszą rundę, to gra Guntera. Co za legenda. Heart of Flower, jesteś legendą. Na szczyt talii prawdopodobnie chciałbym przenieść Vilgefortza. To jest najlepsza karta. Istnieje tylko ryzyko, że on może mieć Shilarda, jednakże to chyba nie jest Shilard. A jeżeli to nie jest Shilard, to rzucimy od razu Jaskra, żeby nam nie ukradł tej karty. Przejścia nie ma. Dla ciebie zawsze. Tylko to, co chcemy zagrać, to jest pytanie. To może poczekać. Wodnica to jest karta. Łucznik nam się może przydać, żeby zrównać Igni. Ile potrzebujemy? Nie potrzebujemy dużo, potrzebujemy tylko 3 punkty. Więc chyba mimo wszystko zagramy Margaritę. No nie podoba mi się to. Mamy wodnicę, więc zagramy arcygryfa. Możemy to zablokować, jednakże my więcej kart nie będziemy dobierać, chyba że on ma jakiegoś Avalacha. Jedną będzie dobierać Franceski, jeżeli postanowimy zagrać w tej rundzie. My z Itling poczekamy, aż będzie miała pełną wartość. Nie ma sensu jej teraz rzucać. To by odchodziła nam talię, tak, ale nie ma sensu. To on musi grać na punkta, a nie my. Musimy tylko wyjść przed niego, żeby presję na niego wrzucać. Itli na razie jest już świetną kartą, żeby ją spalić Vilgefortzem. Jednakże nie ma powodu, żebyśmy grali Vilgefortza tak szybko. Okej, okay. I tu już chyba możemy zagrać na ten Itlin. I już będzie miał problem, żeby kiedykolwiek wyjść na prowadzenie. No to zgraliśmy bardzo dużo punktów. Jednakże jeżeli on nie spasuje teraz i nie dobije do naszej punktacji, prawdopodobnie będziemy grali dalej. Wydaje mi się, że wygranie na równych kartach jest lepsze niż przegranie na minus 2. Okej. Okay. Teraz pytanie, czy chcemy go cisnąć? Mamy do tego narzędzia. Mamy Vilgefortza 14 punktowego. Mamy Shiru. Mamy Natalisa, mamy świetne karty. Więc wydaje mi się, że... Chyba spasujemy, bo byśmy nie pasowali. Byśmy zagrali, szczerze powiedziawszy, na rundę, tylko problem jest taki, że nie mamy zupełnie żadnej proaktywnej karty, ani jednej. Wszystkie nasze karty są bardzo reagujące na to, co nasz przeciwnik ma. Musimy pamiętać, że Yennefer cały czas jest Piorun Azura. Ostatnie zakręcie, które widzieliśmy, to właśnie był Piorun Azura.
I to będzie praktycznie cały czas, chyba żebyśmy wylosowali lisicę. Okej. Okay. Prawdopodobnie, bo lisica tworzy brązową srebrną, więc można stworzyć na przykład ostatnie życzenie. Więc to jest lepsze? Prawdopodobnie. Wiele wycierpiał. Tylko pytanie, co my teraz chcemy zagrać? Nie mamy żadnej karty, którą byśmy chcieli zagrać, szczerze powiedziawszy. Chyba będziemy musieli zagrać łucznika i rezygnować z naszego planu wyrównania igni. Mogą się schować, ale nie uciekną. Myśmy tego nie robili, ale nie mam co grać. Wszystkie nasze karty są bardzo reaktywne. Z Wilgie Forcem poczekamy, ponieważ mamy Shiru. To jest karta. Okej. Okay. A Margarita to też jest karta. Jeżeli by zagrał na przykład teraz, nie wiem, jakiś sabat czy coś, co potrzebujemy zabić, to zawsze mamy atrapę pod... pod Natalisem. To było całkiem dobre. To było całkiem dobre w Alach. Nie będę kłamał, że nie. Okej, okay, możemy zagrać teraz... Jeżeli zagramy teraz pożogę, to nasza Yennefer będzie miała też pożogę. Czego chcesz? To jest zagranie. To jest bardzo interesujące. Nagle staliśmy się pożoga, pożoga, pożoga. Problem jest taki, że jak spalamy wszystko, to nasze igni może być martwe. Jakże jak spalimy mu wszystko, to jakoś tym za bardzo się, nie za bardzo się przejmujemy. Okej, okay, to jak on sobie spali teraz władcę Undvik, to rzucimy drugą pożogę. Ale w międzyczasie wypadałoby coś zagrać. Nasze opcje są bardzo skromne. Myśmy rzucili lisicę, jednakże nie chcemy nadpisać naszej pożogi. Czy ja rzucam deszcz teraz? Czy to jest zagranie, które robię? Ale co, też jesteśmy w stanie zatrapować. Zabijałem za mniej. Okej, to się wydarzyło. Tu już mamy igni. Jednakże chyba póki co nie chcemy używać igni. I chyba teraz użyję po prostu pożogi. Lepiej od razu się poddaj. To po prostu dał nam 5 punktów za darmo. To nam odblokowuje lisicę i to nam trochę ułatwia życie. Okej, okay, to może świadczyć o tym, że może mieć Triss. Jednakże jeżeli on ma Triss, to my mamy Jana Natalisa w atrapę w Margaritę. I się tym zupełnie nie przejmujemy. Czy nasza pożoga ewentualnie jest odblokowana? Jest odblokowana, bo mamy 10 punktów, więc sobie spokojnie możemy zagrać lisicę. O Jezu, znowu kliknąłem zakończ wybór zamiast chowaj karty. Dobra robota. Dlaczego ja taki jestem? Się zastanawiałem, co jest lepsze, czy podwójny krzyż Azura, czy trzęsienie stanu Forda, nie wybrałem nic. Trzęsienie hubu byłoby lepsze. Okej, okay, to się wydarzyło teraz. Igni póki co nie. Możemy zagrać teraz Wilga. Czy jest coś, co byśmy nie chcieli? Wszystko z Wilga jest spoko. Co za płatne zadanie. Utopiec jest bardzo okej. Okay. Mimo wszystko to, że się pomyliłem, jesteśmy na prowadzeniu i odblokowaliśmy sobie Igni. Którego póki co nie muszę brać, z igni sobie poczekam. O, może nam rzucić coś lepszego. Jakieś większe miocho.
Jednakże chyba będę musiał zagrać tej linii. Ponieważ Ulf Hedina chcemy zagrać na samym końcu szarym. Atrapa. Jakoś nie za bardzo nam teraz działa. Więc to jest chyba runda na Igni. Jeżeli on zagra coś dużego, będziemy mogli to zresetować Margaritą. Więc też nie ma problemu. Czy teraz to jest pora na Ulf Hedina? Prawdopodobnie. Nie. Brama musi być bezpieczna. Poczekamy jeszcze. Grace, okej. Okay. Jednak mogę poczekać, mogę zagrać Ulf Hedina, ale to i tak nie ma znaczenia, bo i tak powinniśmy wygrać. Okej, okay, wygraliśmy. Nasz pojedynek naszą piękną, cudowną talią. Dobra robota. Talią, która nie wygląda jakaś fantastycznie, ale talią, która działa. Zaskakująco. Pożoga w pożogę, w igni w pożogę. Jestem ciekawy. Ja tymczasem dziękuję, że byliście ze mną. I jak zwykle widzimy się w kolejnym filmiku. W filmiku, który nie wiem, czy będę kontynuował tą arenę, czy rozpocznę od nowa. Jednakże, na pewno będzie arena. Tymczasem dziękuję, że byliście ze mną. I pa, pa!